Powstał nowy album White'a. No i o dziwo Emma wiele nieprzychylnych komentarzy taki jak: już nudne te letniaczki, wszystko na jedno kopyto, zrób coś nowego. I Emo, fajnie, że chłop specjalizuje się z jednym, tym bardziej, że robi to mega dobrze, wydał już kilka zwykłych nut i nie były one zbyt dobre. I tak w After Party jest kilka nieletnich numerów, a w dodatku niedługo Emma wyjść zwykły album bez letnich brzmień. Słuchałem trochę albumu, był naprawdę KOX. Jeśli chodzi o listę moich ulubionych teledysków, to na pierwszym miejscu znajdzie się Pierwszy raz. Dużą rolę Emma w tym Kinny, jestem wielkim fanem jego głosu, ogólnie nuta Emma fajni letni, miłosny vibe i w dodatku świetny oldschoolowy teledysk. Zakochałem się, choć dopiero za trzecim razem wpadła w ucho. Na drugim Riri, dobry letniaczek White'a. Na trzecim 18, tutaj znowu letniaczek, podobny vibe do Riri. Na czwartym After Party, długo czekałem, nie siadło. Może przez ten beat. Refren też nie jest zbyt mocny. Nie wiem, snippet brzmiał jakoś dużo lepiej. BTW White już dziś o 21:30 wystąpi w Kaliszu. Kalisz zorganizował taki koncert na rozpoczęcie wakacji z Afriko. Mega fajny ruch, ja się na pewno pojawię. Koncert odbędzie się na Polach Marsowych. Od 10 do 13 sierpnia będzie Festiwal w Chorzowie. Jest to duże wydarzenie dla fanów muzyki, ponieważ występują tam polskie i światowe gwiazdy muzyczne z wielu gatunków. Jest to chyba największy festiwal w Polsce, wydaje mi się, że wiecie. Jednak przypomnę wam listę wykonawców, które wystąpią w tym wydarzeniu. Wydaje mi się, że gwiazdy są całkiem fajne, choć bywało lepiej. Znam niewiele zagranicznych wykonawców, a z Polski też nie ma wszystkich znanych wokalistów. Jest Sanach, Jacuś, Kyni, Ołajo czy Leosia, ale wciąż nie ma wielu gwiazdą. Może później ujawnią więcej gwiazd. Dla fanów hip-hopu. W Płocku odbędzie się Lech Polish Hip-Hop Festival. Wystąpi tam większość znanych raperów, oprócz SB, którzy również mają swój festiwal. On prezentuje się również całkiem nieźle. Oczywiście wystąpi cały label oraz ponadto goście tacy jak Multi czy Kalusz. Propsuję za dodanie Multiego. Jak fan SBM wolałbym iść chyba na SBM Festival. W Płocku boję się fanów Oliwki, która niestety wystąpi. Jeśli chodzi o Oliwkę Brazyl, to znowu zjebała, bo wydała dys na Multiego, chociaż nie był jakiś mega wprost. Nuta była spoko, ale tłumaczenia żałosne. Naprawdę Multi ma ogromny team i ciężko znaleźć komentarz propsujący raperkę. Myślę, że Oliwka, tak jak Sentino, może się już pożegnać z polską sceną. Naura. Nie potrzebujemy cię z naszym składzie. Miałem dać coś o Kwebo, ale myślę, że temat jest już przestarzały i każdy wie o jego pożegnaniu z polską sceną. Ostatnim newsem będzie Sanach, która dodała na Instagramie intrygujący post. Deser dla was mam. Niedawno zakończyła się trasa z płyty Uczta, więc pewnie jest to deser po niej. W dodatku niedawno pojawił się snippet Marsepan, więc wszystko składa się w całość. Tyle kurczę, no nie było niestety jak nagrać mój głos, ponieważ w aplikacji, w którą nagrywam, to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby nagrywać swój głos, dlatego mogę tylko pisać tekst i potem sobie tak przetłumaczyć. To była jedyna moja możliwość.
zbyt śmieszny wyszło, ale moim zdaniem, ponieważ czy spoko się tydzień więcej takich newsów, to daj łapeczkę, nie ma tych komentarzy, no chcę więcej newsów. Ale w sumie, no będą co tydzień, wydaje mi się. Jeśli chcecie jeszcze więcej, że na przykład co trzy dni, to możecie dać znać, ja się postaram, tylko wtedy, że jakiś kilku łapek będzie wisiał, będzie wyznaczony. Ja się z wami żegnam, do następnego.